W tym nagraniu przedstawię Ci, czym jest promień atomowy i promień jonowy. Jeśli założymy, że atom ma kształt kuli, to łatwo wyobrazić sobie, czym jest promień atomowy. Jest to promień tej kuli. Każda kula ma stały i ściśle określony promień. Jednak jak już wiesz z poprzednich nagrań, atom nie jest taką sztywną kulą. Atom składa się z jądra atomowego i powłok elektronowych, na których na orbitalach rozmieszczone są elektrony. Tak naprawdę istnieje tylko pewne prawdopodobieństwo spotkania elektronu w danym miejscu, a co za tym idzie, nie możemy mówić, że atom to taka sztywna kula. Dlaczego? Otóż nie do końca jest tak, że na obrzeżach tej kuli poruszają się elektrony. Więc pojawia się pytanie, jak w takim razie określić promień atomu? Wystarczy założyć, że dwa atomy tego samego pierwiastka połączyły się ze sobą za pomocą wiązania chemicznego. Następnie należałoby zmierzyć odległość między jądrami tych dwóch połączonych atomów i ten odcinek podzielić na dwa. To byłby promień atomu. Zwróć uwagę na to, jak zmienia się promień atomowy w grupach i okresach układu okresowego pierwiastków. Zmianę promienia w grupie rozważmy na takim przykładzie. Mamy atom wodoru. Narysujmy uproszczony schemat tego atomu, schemat zgodny z koncepcją Bohra. Atom wodoru w jądrze posiada jeden proton, a na powłokach elektronowych jest obsadzony jeden elektron. Jeden elektron na pierwszej powłoce. Natomiast gdybyśmy mieli narysować w tej samej konwencji atom litu, to wtedy w jądrze atomowym mielibyśmy już 3 protony i 4 neutrony. Natomiast na powłokach elektronowych znajduje się 3 elektrony, z czego 2 spośród tych elektronów obsadzą pierwszą powłokę. Natomiast trzeci elektron obsadzi powłokę drugą. Oba te atomy znajdują się w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków. Z tym, że atom litu leży w drugim okresie, natomiast atom wodoru w pierwszym okresie. Dzięki tym uproszczonym rysunkom widać, że elektron walencyjny litu znajduje się dalej od jądra niż elektron walencyjny wodoru. W atomie litu elektron walencyjny jest bardziej oddalony od jądra, przez co promień obojętnego atomu litu jest większy niż promień atomu wodoru. To jest ogólna reguła. Wraz ze wzrostem numeru okresów w danej grupie wzrasta promień atomowy. Dzieje się tak, ponieważ im większy numer okresu, tym więcej powłok elektronowych obsadzonych przez elektrony w atomie wybranego pierwiastka. Zwróć uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz. Otóż tutaj, w atomie litu, elektrony walencyjne oddziałują zarówno z jądrem atomowym, jak i z elektronami pierwszej powłoki. Jądro, z racji, że ma ładunek dodatni, przyciąga elektrony walencyjne do siebie. Natomiast elektrony z pierwszej powłoki mają taki sam ładunek jak elektron walencyjny, w związku z czym będą one odpychały elektron walencyjny od siebie, a tym samym będą odpychały ten elektron od jądra. Takie odpychanie elektronów nazywamy ekranowaniem. Porównajmy inną parę atomów, lit i beryl. Tym razem mamy do czynienia z atomami leżącymi w tym samym okresie, ale w sąsiednich grupach. Beryl leży w grupie drugiej układu okresowego pierwiastków. W jądrze atomowym ma 4 protony i 5 neutronów. Dodatkowo, skoro mamy 4 protony, to wiadomo, że na powłokach elektronowych obojętnego atomu berylu musi być tyle samo elektronów, co protonów. 4 elektrony. 2 elektrony znajdują się na powłoce pierwszej, a 2 na powłoce drugiej. Lit i beryl mają tyle samo powłok elektronowych. Jednak jądro berylu jest naładowane bardziej dodatnio, aniżeli jądro litu. Ładunki ujemne, jakimi są obdarzone elektrony, oddziałują z ładunkiem dodatnim jądra. Oba te ładunki przyciągają się do siebie. Jądro berylu w większym stopniu będzie przyciągało elektrony walencyjne atomu berylu. Dlaczego?
ponieważ ma on więcej ładunków dodatnich niż w atomie litu. Na pierwszej powłoce znajdują się zarówno tutaj, jak i tutaj dwa elektrony, więc przyczynek pochodzący od ekranowania jest taki sam w obu przypadkach. Natomiast siła przyciągania przez jądro w przypadku berylu jest większa niż w atomie litu. Dlatego też tutaj elektron walencyjny będzie przyciągany bliżej do jądra, a przez to promień berylu jest mniejszy niż promień atomu litu. Przejdźmy teraz do kolejnego zagadnienia, jakim jest promień jonowy. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku promienia atomowego, o promieniu jonowym również opowiem Ci z pewnym uproszczeniem. Tutaj mamy atom litu. W obojętnym atomie liczba protonów jest równa liczbie elektronów. Lit znajduje się w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków, więc w trakcie tworzenia wiązań chemicznych z innym atomem bardzo chętnie odda swój elektron walencyjny, tak aby przyjąć korzystną energetycznie konfigurację poprzedzającego go gazu szlachetnego. Kiedy lit odda jeden elektron, to możemy zauważyć, że ma nadwyżkę protonów nad elektronami. Mamy teraz do czynienia z jonem o ładunku dodatnim. Ten jon, jak już wiesz, nazywamy kationem. Kiedy obojętny atom staje się kationem, traci elektrony walencyjne, w wyniku czego promień powstałego kationu jest mniejszy niż promień obojętnego atomu tego samego pierwiastka. Przeanalizujmy, jak zmieni się promień, jeśli obojętny atom stanie się jonem ujemnym. Rozpatrzmy atom i jon chloru. Atom chloru w układzie okresowym pierwiastków leży w trzecim okresie w grupie 17. Te informacje podpowiadają nam, że ma on 7 elektronów walencyjnych, które znajdują się na trzeciej powłoce elektronowej. Skoro elektrony walencyjne są na trzeciej powłoce elektronowej, to wiemy, że pierwsza i druga powłoka muszą być całkowicie zapełnione. Obojętny atom chloru, aby uzyskać korzystną konfigurację elektronową, będzie dążył do tego, aby mieć taką konfigurację, jak najbliżej znajdujący się atom gazu szlachetnego. Najbliżej chloru w układzie okresowym pierwiastków znajduje się argon. W takim razie, aby atom chloru miał korzystną konfigurację elektronową, musi przyjąć jeden elektron. Ładunek jądra się nie zmienił, natomiast liczba elektronów na ostatniej obsadzonej powłoce wzrosła o jeden. W takim razie jądro będzie mniej przyciągało do siebie elektrony w ostatniej powłoce, ponieważ ten sam ładunek dodatni, jak w obojętnym atomie, musi przyciągnąć więcej ładunków ujemnych. Co więcej, pamiętaj, że ładunki jednoimienne się odpychają. Dlatego jeśli tu mamy 7 elektronów na ostatniej powłoce, a tutaj 8, to wiadomo, że w jonie ujemnym chloru, anionie chlorkowym, elektrony na ostatniej powłoce bardziej odpychają się od siebie, aniżeli elektrony na ostatniej zapełnionej powłoce w obojętnym atomie chloru. Podsumowując, promień obojętnego atomu wzrasta wraz ze wzrostem numeru okresu w danej grupie układu okresowego pierwiastków. Natomiast promień atomu maleje wraz ze wzrostem numeru grupy w okresie. Promień anionu jest większy aniżeli promień obojętnego atomu tego samego pierwiastka chemicznego. Natomiast promień kationu jest mniejszy od promienia obojętnego atomu tego samego pierwiastka chemicznego.